Krótki filmik na temat y, aplikacji SKody, jak to wygląda. Tak jak widzicie tutaj na ekranie, zaczyna się od ładowania akumulatora, bo tutaj akurat ładuje akumulator, pokazuje nam tutaj jakim prądem, ile będzie to trwało, do jakiej pojemności, czy blokować kabel i moc ładowania ograniczyć, jeżeli byśmy mieli za słabe bezpieczniki. Kolejna rzecz to jest klimatyzacja. Jest to w formie bety, czyli można sobie ustawić y, temperaturę i włączyć klimatyzację podgrzewanie siedzeń prawe lewe to wszystko można sobie tutaj konfigurować szybka klimatyzacja czyli po prostu bardzo szybko chłodzimy samochód lub grzejemy ogrzewanie szyb dobrze co mamy dalej dalej mamy planowanie godziny wyjazdu czyli możemy sobie ustawić na przykład że o 17 chcemy żeby temperatura w samochodzie była 20 stopni i wtedy sobie po prostu y, tutaj to ustawiamy może to być jednorazowo może to być wielorazowo i dalej informacje ogólne czyli partner serwisowy menadżer czasu czyli możemy sobie planować gdzie chcemy dotrzeć więcej informacji powiadomienia wszelkiego rodzaju wiadomości cyfrowy podręcznik przegląd serwisowy i oczywiście szczegóły samochodu tak to mniej więcej wygląda w aplikacji My Enyaq. mam nadzieję że się podobało zapraszam do zasubskrybowania kanału, polubienia tego filmiku, no bo niedługo pełne wersje filmów. Pozdrawiam.